Dzień dobry, a teraz będzie hit, czyli kolejny temat z rozdziału trzeciego, a jest to temat drugi i są to blaski i cienie zmian na świecie na przełomie tysiącleci. Oglądamy. Generalnie ludzie myśleli, że po tym jak zakończyła się wojna, upadł Związek Sowiecki, nie ma wyścigu zbrojeń, to wszystkie siły, które były wykorzystane do tego, żeby tworzyć broń, wszystkie surowce, które były wykorzystane do tego, żeby stworzyć nową broń, nową technologię, po prostu będą wykorzystane na to, żeby ustabilizować sytuację na świecie, walczyć z głodem na świecie, z ubóstwem, wyrównać dostęp do edukacji dzieci w różnych zakątkach świata, a kraje biedniejsze, które straciły w wyniku zimnej wojny, czy w ogóle II wojny światowej i dekolonizacji, po prostu dostaną możliwości odbudowania swojej potęgi albo zbudowania jej na nowo. To są takie marzenia ściętej głowy. Oczywiście to nie mogło mieć miejsca. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie, kiedy mamy jakby rozpad Związku Sowieckiego, pojawiły się inne problemy. Pojawiły się wojny lokalne, które będą targały krajami byłego Związku Sowieckiego, przynajmniej pograniczami różnych państw. Będziemy mieli przede wszystkim terroryzm, który się będzie rodził. I pomimo tego, że Stany Zjednoczone pokazały swoją potęgę w Zatoce Perskiej, o której mówiłem na lekcji poprzedniej, to nie potrafiły za bardzo dyplomatycznie doprowadzić pewnych konfliktów do końca. Mało tego, kraje takie jak Iran, jak Korea Północna, czy inne kraje, które miały zasoby finansowe, ale ich rozwój technologiczny był raczej kiepski, będą dążyły do tego, żeby odkupić od Rosji, byłego Związku Sowieckiego, czy innych państw satelickich, technologię na wytworzenie swojej własnej broni biologicznej, chemicznej albo wręcz nuklearnej. Także to będą nowe problemy, które będą targały świat lat 90. i pierwszych lat w XXI wieku. Więc to są problemy tak naprawdę wcale nie mniejsze od tych, które były wcześniej. Bo te wojny, które miały być zakończone teoretycznie działaniem ONZ-u pokojowo, no nie będą tak zakończone. Czyli system, który zakładano już na samym początku, tak naprawdę pokazuje, że on może po prostu tak nie działać. Albo działać nie będzie. W Europie w latach 90. toczyło się około 40 różnych wojen. Czyli bardzo dużo. I to o wiele więcej niż w okresie tak zwanej zimnej wojny. Czyli założenia pokojowe, jak już mówiłem wcześniej, na pewno się nie udały. 10 lat toczyły się wojny w byłej Jugosławii, która uległa rozpadowi. Tak ogólnie. Później walczyli Rosjanie o to, żeby pomóc na przykład w Gruzji Górskiemu Karabachowi czy Osetii Południowej, żeby się od tej Gruzji po prostu oddzieliła. Będziemy mieli Abchazję, konflikt między Azerami a Ormianami, będziemy mieli konflikt w Mołdawii o Naddniestrze. Tych konfliktów będzie bardzo dużo, samej Europie, a gdzie tam cały świat. A do tego świata powolutku będziemy się kierować. Więc generalnie sytuacja, pomimo tego, że Rosja jest już mniejszym mocarstwem, to będzie pokazywała, że chce dalej rządzić i dzielić. Będzie uczestniczyła w różnych punktach, jak na przykład w tym, żeby tłamsić powstanie czeczeńskie, które chciało niepodległości. I to też będzie pokazywało dalszy brutalizm właściwie w działaniu Rosjan. Oczywiście od pewnego momentu, a tym pewnym momentem będzie przejęcie władzy przez Putina, bo ten to w ogóle skrupułów mieć po prostu nie będzie. Kolejnym naszym punktem jest Afryka. I tutaj jest problem, który właściwie rozgrzał ten teren do czerwoności, stąd wiele konfliktów już po II wojnie światowej. Mówiłem o tym, że była dekolonizacja, niektóre kraje otrzymały teoretycznie bądź rzeczywiście suwerenność i to doprowadziło do tego, że rozgorzały się tam wojny o przejęcie władzy. Kiedy mieliśmy wyścig zbrojeń i zimną wojnę, o wpływy w Afryce walczyli też Sowieci i Amerykanie. Sowieci zdobyli przecież stworzyli swoje rządy w Etiopii, w Angolii. Teraz one po upadku Związku Sowieckiego będą musiały też upaść, tym bardziej, że Kubańczycy, pozbawieni swojego protektora, jakim był Związek Sowiecki, wycofali swoje wojska stamtąd i zostawili tamtych na pastwę losu. Więc doszło do zmian demokratycznych, wprowadzeniu systemów wielopartyjnych. Teoretycznie jest tam luz. Ale koło Etiopii jest jeszcze kolejny problem, który nazywa się Somalia. W Somalii doszło do całkowitego rozkładu państwa. Nazywa się ten kraj krajem upadłym albo dysfunkcyjnym, który jest właściwie cały czas w takim punkcie permanentnego konfliktu wewnętrznego i to rozkłada to państwo na łopatki. Doprowadziło też do tego, że ONZ wprowadziło tam swoje oddziały, głównie złożone oczywiście z wojsk Stanów Zjednoczonych, które miały generalnie przysporzyć wielu radości dla pomniejszych, biedniejszych regionów. Ale problem był taki, że Somalia była podzielona na różne, powiedzmy, że takie kawałeczki jak tort, jak ciasto, i w każdym z nich rządziły lokalne gangi albo po prostu terroryści. I tam swoją ostoję znaleźli również terroryści islamscy. I zamiast te dostawy
amerykańskie i w ogóle światowe docierać do tych najbiedniejszych, były one przechwytywane przez tych lokalsów, o tak ładnie to powiem, którzy brali to dla siebie, a tamci dalej głodowali. Stąd interwencja ONZ-u. W ciągu 6 miesięcy tak naprawdę udało się doprowadzić te lekarstwa, medykamenty ogólnie, czy jedzenie, czy wodę pitną do tych najbiedniejszych części Somalii, ale nie potrafiono sobie poradzić z tym, co zostało w latach 90. i do dziś dzień praktycznie mamy problemy z Somalią, a dokładnie to z tamtejszymi piratami. Bo oni wraz z porozumieniem z tymi terrorystami islamskimi po prostu przejmują różnego rodzaju statki, głównie tankowce, oczekują okupu albo po prostu je plądrują, zabijając całą załogę. I ta Somalia jest naprawdę dużym problemem, ponieważ Stany Zjednoczone, nawet tam prowadząc różnego rodzaju działania wojenne, przegrały i to nawet kilka razy w dosyć spektakularny sposób. Więc jak widzimy, Amerykanie mają dużą potęgę wojskową, ale nie zawsze będą wygrywać. Somalia w tym momencie, tak jak powiedziałem, stała się państwem upadłym. Zapamiętajcie to pojęcie, bo to jest dosyć ważne. Zostajemy w Afryce, idziemy do Rwandy. Tam doszło do konfliktu w 1994 roku między plemionami Hutu a Tutsi. Hutu rządziło od lat 60., kiedy Rwanda stała się suwerenna. Tutsi są w mniejszościowym, powiedzmy, że etnicznym układzie i Hutu postanowiło, że będzie tych Tutsi prześladować, zabierając im na przykład prawa polityczne. To doprowadziło do konfliktów, które tak naprawdę bardzo mocno rozgorzały od początku lat 90., kiedy na rynkach światowych ceny kawy się bardzo mocno zmieniły. Obarczono teoretycznie winą za to wszystko Tutsi, rozpoczęły się mocne prześladowania. ONZ musiało zainterweniować. W 1993 roku podpisano porozumienie, gdzie Hutu zobowiązało się, że Tutsi otrzymają te prawa polityczne i że konflikt się jakby zakończy. No ale się nie zakończył, tylko dopiero rozgorzał na nowo. W roku 1994 prezydent Rwandy, pochodzący z Hutu, zginął w katastrofie lotniczej. Bojówki Hutu uznały, że to sprawka Tutsi i rozpoczęła się rzeź. Ludzie ginęli tam na potęgę. Sam konflikt trwał około 100 dni i w te 100 dni zginęło od 800 tysięcy do miliona ludzi. I Tutsi ginęli głównie od ciosów maczetami. Czyli było to niezwykle brutalne. Atakowano kościoły, szpitale bez żadnej litości ani dla ludzi, ani dla szacunku dla miejsc, w którym się w tym czasie znaleźli. Tutsi nie pozostawali dłużni, ponieważ też mieli swoje bojówki, które stacjonowały na przykład w Ugandzie albo w Tanzanii. I to doprowadziło do tego, że doszło do wzajemnych, praktycznie wzajemnej wojny. O, może tak, brutalizmu, wycięć ludzi z jednej i z drugiej strony. To było dramatyczne. Dlatego też powołano specjalną komisję, która będzie badała zbrodnie wojenne w samej Rwandzie. Ale finalnie zakończyło się tym, że ludzie zaczęli uciekać. Ponad 2 miliony ludzi uciekło do Zairu, do Tanzanii, do Ugandy, o których mówiłem wcześniej. Jak się okazuje, tamte konflikty wcale nie przycichły, bo one dalej się tam będą toczyły. W ogóle w Afryce tak naprawdę co roku wybuchało po kilkanaście różnych lokalnych wojen, które będą kończyły się dramatem dla zwykłego człowieka, bo to właśnie dla niego się to kończy. Ci, którzy rządzą, którzy mają ludzi do walki, oni są praktycznie nietykalni. Ale ci, którzy są poza tym całym konfliktem, cierpią niestety najbardziej. Zostajemy w Afryce, idziemy do RPA, czyli do Republiki Południowej Afryki. Generalnie. Tam już od początku XX wieku były widoczne konflikty na tle rasowym ludności rdzennej, czarnoskórej, z ludnością białą. I ten konflikt tak naprawdę rozgorzał z jeszcze większą siłą po II wojnie światowej, gdzie doszło do wprowadzenia polityki apartheidu. Czyli tak naprawdę ludność biała, stanowiąca tylko 20% wszystkich mieszkańców RPA, będzie mogła wszystko, a pozostałych ludzi, czyli ludność czarnoskórą, tak zwanych murzynów, umieszczano w pomniejszych terytoriach, tak zwanych bantustanach, które stanowiły 14% całego państwa. Były one bardzo mało urodzajne, nie było tam przemysłu, nie było właściwie normalnych warunków do życia. Czyli ludzie musieli biedować. No ale generalnie według białych, którzy tam rządzili w tej RPA, to jest ich miejsce, ponieważ biali to są rządzący i mogą robić ze wszystkimi, co chcą. Więc każda właściwie rasa, każdy, powiedzmy, że przedstawiciel innego kraju, a było też wielu Hindusów, mieli całkowicie zabrane prawa polityczne i mieli swoje własne jakby miejsca, w których mogli funkcjonować. Czyli nie mogli chodzić na plażę, gdzie jest plaża dla białych. Biali mogli chodzić gdzieś indziej, jeśli się nie bali, ale czarni nie mogli na przykład załatwiać się w toaletach dla białych. I tak możemy to wymieniać tych, powiedzmy, że przypadków bez liku. Ale do rzeczy. Mamy coś takiego jak Afrykański Kongres Narodowy, czyli ANC. Skrót troszkę inaczej brzmi niż rozwinięcie po polsku. On pojawił się już właściwie to przed II wojną, ale taką władzę w tym, taką powiedzmy, że polityczną, przejął Nelson Mandela i jego pamiętamy, bo od 1952 roku stanął na czele ANC. Zorganizował on wiele różnych działań, na przykład pomoc prawną dla ludności kolorowej i starał się robić wszystko,
żeby udowodnić, że ludność czarnoskóra, czy też Hindusi, mają takie same prawa jak i biali. To doprowadziło do tego, że ówcześni rządzący, czyli ludność biała, zamknęła wszystkich przywódców ANC w więzieniu, czyli między innymi Nelsona Mandelę. Ale on cały czas z tego więzienia kierował działaniami ANC, czyli on był dalej przywódcą i nie było na to sposobu. To doprowadziło do tego, że dochodziło do walk, do tworzenia bojówek, które walczyły z ludnością białą na terenach RPA. To z kolei doprowadziło do działań, które będą pokazywane też na arenie międzynarodowej i piętnowane na arenie międzynarodowej, która zmusiła finalnie białych rządzących do tego, żeby ustąpić od władzy. Ale najpierw trzeba było to robić po prostu małymi kroczkami. W roku 1990 z więzienia wychodzi Nelson Mandela. On tak naprawdę stał się mediatorem między stronami skonfliktowanymi, czyli między białymi a ludnością czarnoskórą oraz hinduską. Doszło do mediacji, następnie ustalono, że będziemy mieli wolne wybory, w których wygrywa ANC, a później prezydentem zostanie właśnie Nelson Mandela. Zostanie też nagrodzony po drodze pokojową nagrodą Nobla. Więc rzeczywiście ten apartheid, który był w RPA, bardzo mocno przyczynił się do negatywów, które będą szarpały RPA przez kolejne lata i jest on nazwany później przez ONZ jako zbrodnia przeciwko ludzkości. Więc generalnie no, brutalizm swego rodzaju występował na tle rasowym właśnie w RPA. Opuszczamy sobie już ten kraj i Afrykę. Chiny, jak mówiłem na lekcjach poprzednich, one były poddane izolacji za to, co działo się na placu Tiananmen. Ale to nie zmieniło praktycznie działań Chińczyków, ponieważ oni dalej ograniczali swobody demokratyczne, a jednocześnie doprowadzili do reformy rynku wewnętrznego. Czyli już nie będziemy mieli takiego systemu socjalistycznego, tylko on będzie taki na styl chiński robiony, że będą możliwe pewne działania, dopuszczone pewne działania gospodarki rynkowej. To doprowadziło do tego, że Chińczycy coraz szybciej, coraz prężniej się rozwijali, a kraje światowe będą coraz bardziej zamykały oczy na ich działania. W postaci tego, że będą chcieli mieć broń z państw byłego Związku Sowieckiego, że będą coraz częściej naciskać na kraje, nawet arabskie, które mają w jakiś sposób od nich coś kupić, albo oni chcą od krajów arabskich. To doprowadziło do tego, że będzie groźba praktycznie konfliktu zbrojnego, i to doprowadziło z kolei Chińczyków do reformy armii. Doprowadzili oni do tego, że o 20% zwiększono PKB na wojsko i stali się oni drugą największą armią na świecie, liczącą prawie 3 miliony żołnierzy, mającą broń konwencjonalną, ale też i jądrową. Więc w latach 90. Chińczycy będą już bardzo blisko Stanów Zjednoczonych i to oni będą stanowić o potędze gospodarczej, ale też i militarnej na świecie. Idziemy dalej, ponieważ jak już mówiłem wcześniej o globalizacji, o tym, że będziemy mieli wielką globalną wioskę, to doprowadziło do tego, że świat podzieli się na dwie części. Na bogatą północ i na biedne południe. Generalnie szacuje się, że w tych krajach bogatej północy żyje praktycznie około 20% populacji świata, do której należy 80% całego bogactwa, surowców naturalnych, które mogą bardzo prężnie wykorzystywać. Oczywiście to nie jest tylko Europa, tylko części państw Ameryki, a czyli Ameryka w ogóle północna, część państw azjatyckich, jak Korea Południowa, jak Japonia i generalnie jakby system funkcjonowania tego państwa umożliwiał rozwój osobisty obywateli, którzy żyją na naprawdę całkiem wysokim i pozytywnym poziomie. Natomiast to biedne południe to są kraje w Ameryce Południowej, w Afryce, po części w Azji, w Oceanii. I to są kraje, które są biedne, które no, są do tego są doprowadzone przez człowieka białego, poprzez kolonizację, wyczerpanie, tak naprawdę wyssanie z nich tego, co najważniejsze. Jednak pomimo tego, że mają niektóre kraje, jak Zambia na przykład, dalej bardzo dużo złóż naturalnych, które można było wykorzystać, to Zambia jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Czyli generalnie ci, którzy tam niegdyś byli kolonistami, którzy zdominowali tamtejszą ludność, po prostu nagle opuścili te tereny, stawili je samym sobie, przez co dochodziło do różnych konfliktów zbrojnych, o czym mówiłem przed chwileczką. Tam będą władzę przejmować dyktatorzy albo jakieś ugrupowania polityczne, które będą dbały tylko i wyłącznie o siebie. I pomimo tego, że bogata północ będzie chciała sobie zrekompensować straty sprzed wielu dziesiątek, setek lat, to te pieniądze i tak będą zmarnotrawione i niestety doprowadzi to do tego, że sytuacja tam się wcale nie będzie polepszała. Kraje, które mają tak naprawdę, tutaj zobaczcie na tabelkę, swoje PKB per capita, czyli przypadający dochód na jednego obywatela państwa, no bardzo niski. I to będzie wiązało się z tym, że te kraje będą liczyły na pomoc bogatej północy. Ta będzie w jakiś sposób ją zapewniać, ale znowu ona do tych najbardziej potrzebujących po prostu trafiać nie będzie. Tak w skrócie mówię, bo tutaj można było mówić dużo, a lekcja i tak jest już długa.
Jeśli do tego, co powiedziałem wcześniej, dorzucimy prześladowania religijne, które do tej pory występują na świecie, to generalnie ta teoria Huntingtona będzie miała rzeczywiście ręce i nogi. Ponieważ mamy kraje, w których prześladuje się inne, mniejsze wyznania religijne, czyli mniejszości religijne. Tak będziemy mieli na przykład, możemy sobie wziąć Afganistan, gdzie talibowie muzułmańscy będą prześladować jazydów, czyli taką jakby niby to islam, ale też i parę elementów z innych religii widocznych, nie będą mieli praw politycznych. Podobnie będzie na przykład w Rosji, gdzie cerkiew prawosławna ma bardzo duże upodobania u pana Putina, która wspiera tak naprawdę jego agresywną politykę w zamian za bardzo duże możliwości polityczne i finansowe płynące z Kremla. I tam na przykład w tej Rosji Świadków Jehowy nazwano ekstremistami i nakazano im tak naprawdę opuszczenie, bo bali się o Rosji oczywiście, bo bali się o własne życie. W Nigerii, która jest muzułmańska, prześladuje się ludność chrześcijańską. W Bangladeszu, gdzie mamy muzułmanów, prześladuje się Hindusów. I takich przykładów możemy współcześnie naprawdę bardzo wiele opowiedzieć, możemy je mnożyć. Ale już daję Wam spokój, bo lekcja, tak powiedziałem przed chwilą, i tak już jest długa, więc na tym skończmy. Dziękuję i do widzenia.